Cześć wszystkim. Odwiedziłem fantastyczne miejsce, do którego chcę was zaprosić, ale zanim się tam udamy, szybko przypomnę o trzech poprzednich nagraniach tego rodzaju. Są to medytacje prowadzone. Medytacja wyzwolenia od blokad przeszłości, medytacja powrotu do źródła duszy i rodu oraz medytacja dla dwojga wewnętrznego przenikania. W tej chwili wyświetlają się te nagrania w prawym górnym rogu w zakładce karty. Myślę, że możemy zaczynać naszą podróż. Medytacje na kanale Bez Chaosowania są bardzo swobodne. Nie ma potrzeby siedzieć czy leżeć nieruchomo w jednej pozycji. W trakcie słuchania można nawet wykonywać jakieś swoje czynności. Ważne tylko, aby uważnie słuchać. Oczywiście rozluźnienie ciała jest bardzo ważne i wzmacnia efekt imersji, dlatego dobrze jest zapewnić sobie tę godzinę wolnego czasu, gdy nikt nie będzie nas niepokoić. Wyciszyć dzwonek w telefonie, a przede wszystkim najpierw wyjść z psem lub nakarmić kota, jeżeli mamy te w domu. A więc dla lepszego odczuwania drogi, w którą się udamy, usiądź lub połóż się wygodnie. O nic się nie staraj, nie oczekuj. Zwróć tylko na siebie uwagę, na swoje ciało i poczuj je w całości. Być może w niektórych miejscach czujesz napięcie, z tym też nic nie musisz robić, to wszystko samo się wyrówna i rozluźni. Bądź tutaj, gdzie jesteś, całym sobą i słuchaj wszystkiego, co dociera do twoich uszu. Nie ma dźwięku, który byłby tu niepożądany. Wszystko jest w porządku i niech to uczucie z nami pozostanie. Czujesz, jak zanika napięcie z okolic głowy, czoła i całej twarzy. Twój kark i szyja również się rozluźniają. Niżej barki, ramiona i łokcie swobodnie opadają, chociaż twoja klatka piersiowa z każdym oddechem delikatnie unosi się i opada. Czujesz tę delikatność swojego ciała. Możesz się zrelaksować jeszcze bardziej, pozwalając całkowicie ulżyć kręgosłupowi. Czujesz, jak przyjemnie zapada się i odpoczywa od góry w dół. Twoje dłonie i palce są zupełnie nieważkie. Teraz rozluźniają się biodra, uda i niżej kolana. Łydki i stopy przyjemnie odpoczywają. Twoje całe ciało jest zrelaksowane. Z każdym wdechem uzdrawiasz je, a z każdym wydechem uwalniasz od tego, co zbędne. Nie tylko na poziomie ciała, każdy twój wdech i wydech umacnia twoje zdrowie, nie tylko na poziomie ciała. Wdychaj dobro, jakim obdarza cię wszechświat, jakim obdarza cię Bóg, jakim obdarza cię przyroda, jakim obdarza cię życie. I wydychaj wszystko to, co zdążyłeś już doświadczyć. Niech w ten sposób przepływa w tobie wiecznie żywy strumień życia. Powoli oddychasz i nie musisz się już nigdzie spieszyć.
Nie ma w tej chwili nic, co mogłoby cię martwić. Teraz jest ci dobrze, a teraz to jedyny stan, który się liczy. A więc wszystko gra. Za moment przekroczysz pewien etap. Wyobraź sobie, że leżysz w ciemnym, chłodnym i obcym ci pomieszczeniu. To, na czym leżysz, jest sztywne i szorstkie. Czujesz silną chęć zmiany otoczenia. Wszystko zależy od ciebie. W miarę gdy będę liczyć do 10, wszystko będzie ulegać zmianie. 1, 2, 3. Czujesz, jakby powietrze w pomieszczeniu, gdzie leżysz, ocieplało się. 4. Poza zmianą temperatury, wyczuwasz napływ nowego, żywszego zapachu. 5. Poprzez zamknięte powieki dostrzegasz, że pomieszczenie, w którym leżysz, zdaje się rozjaśniać. 6. Czujesz, jakby topniało to twarde podłoże pod twoimi plecami. 7. Pod dłońmi i palcami zaczynasz wyczuwać coś przyjemnie miękkiego i puszystego. 8. Powoli uchylasz powieki, a miejsce, w którym leżysz, staje się coraz jaśniejsze. 9. Poruszasz rękoma i nogami, czując całym swoim ciałem przyjemny, ciepły piasek. 10. Podnosisz się i zamiast zimnego, ciemnego pomieszczenia widzisz wnętrze starej stodoły, opromienione słońcem przenikającym szczeliny między deskami. Czujesz wyraźną ulgę. 10. Ciepło piasku i słomy pod stopami zachęcają do ruchu, a rażące promienie słońca prześwitujące z zewnątrz napełniają ciekawością i chęcią wyjścia na wolną przestrzeń. Wszystko zależy od ciebie. Obracasz się pośrodku tej starej stodoły, szukając czegoś przypominającego drzwi lub bramę. I kiedy już to dostrzegasz, kierujesz się w tę stronę. Idziesz bardzo wolno, ponieważ długo leżałeś na tamtym twardym i zimnym posłaniu. Gdy już stoisz na wyciągnięcie ręki przed wyjściem z tego miejsca, zaciekawiony, nasłuchujesz, co tylko mogą uchwycić twoje uszy, ale ku twemu zdziwieniu nie słyszysz z zewnątrz nic.
powoli otwierasz drzwi i przez chwilę oślepiony silnym blaskiem słońca zatrzymujesz się. Wydostałeś się. Wraz z blaskiem słońca uderza ciebie podmuch gorącego powietrza, a gdy twoje oczy się przyzwyczajają, zaczynasz dostrzegać zarys okolicy. Poza starą, walącą się szopą, z której wyszedłeś, są tu jeszcze inne niszczejące zabudowania. Jakaś drewutnia, pieniek do rąbania drewna, trochę dalej coś przypominającego kurnik, resztki ogrodzenia z kłód i chrustu. Kątem oka widzisz resztki studni, a w miejscu najbardziej nasłonecznionym rozpoznajesz poletko i rosnące tam dawno zdziczałe krzewy owocowe. To ukryte głęboko w lesie miejsce wygląda na dawno opuszczone. Łapiesz się na tym, że w dalszym ciągu nie dobiega cię żaden dźwięk, ani z bliska, ani z daleka. Obok leżącego już tynu ogrodzenia widzisz odsłaniającą wnętrze lasu ledwie dostrzegalną dróżkę. To, gdzie pójdziesz, zależy tylko od ciebie. Decydujesz się udać ku temu przejściu, a im bardziej odchodzisz od opustoszałej gospody, tym bardziej zaczynasz coś słyszeć. Słyszysz coś cichego na końcu tej ścieżki. Zaciekawionym idziesz, mijając bujny, mieszany las, w którym drzewa liściaste przeplatane są co parę kroków świerkami. Ten dźwięk zaczyna przypominać skrzypienie czegoś drewnianego. Robisz kilka następnych kroków i rozpoznajesz w tym dźwięku odgłos studziennego żurawia, gdy unosi się wiadro pełne wody. Ścieżka kończy się, odsłaniając bok starej, drewnianej chaty. Wokół domu jest jednak wypielone i widać, że ktoś niedawno musiał tędy przechodzić. Postanawiasz obejść tę drewnianą chatę dookoła. Ponownie widzisz naokoło skromne drewniane zabudowania gospodarcze, rządek drewna, kilka zadbałych grządek, na których coś rośnie, i również kurnik, w którym są dwie kury, których gdakanie
uświadamia cię, że słyszysz już wszystkie dźwięki lasu, nie tylko jednostajny skrzyp studziennego żurawia. Słyszysz wreszcie poszum wiatru w koronach drzew i mnóstwo ptaków. Jest ciepły, słoneczny dzień i gdybyś się w tej chwili skupił, usłyszałbyś, jak otwierają się szyszki. Chatka, którą okrążasz, jest bardzo mała, ma dwa okna, a na szczycie dachu otwór, z którego ulatuje stróżka siwego dymu. Wreszcie zza chaty odsłania się jakaś drobna postać stojąca przy studni z drewnianym wiadrem wody. To musi być ktoś bardzo stary, jest bardzo zgarbiony i ma wolne, ostrożne ruchy. Ta osoba stoi do ciebie plecami, nie widzi cię. Przyglądasz się jej beżowemu, może pożółkłemu strojowi przepasanemu czymś zielonym. Stoisz tylko i patrzysz. Ruchy, jakie wykonuje ta sędziwa osoba, mają w sobie coś fascynującego, jakby każdy najmniejszy ruch miał wielkie znaczenie. Dopiero teraz dostrzegasz jej długie, siwe włosy opadające na prawy bark. Kiedy za pomocą żurawia napełnione zostaje drugie wiadro, postać ta zwolna odwraca się w stronę domu, a więc w twoją stronę i powoli kroczy. To starzec. Chociaż ze sposobu i wdzięku, z jakim uniósł na koromysłach wiadra wody, wnioskować można, że jest bardzo krzepki. Starzec ten, idąc w twym kierunku, podnosi wzrok z ziemi i wasze oczy spotykają się na dłuższą chwilę. Czujesz w tym momencie coś bardzo dziwnego, ale nie ma w tym nic krępującego, wręcz przeciwnie. Kiedy cię mija, dostrzegasz wyraźnie jego uśmiechające się oczy i słyszysz, jak słabym głosem mówi do ciebie: "Witajcie." I lekkim skinieniem głowy dał znak, abyś szedł za nim.
Na progu wejścia do izby leży wielki brązowy pies, prawdopodobnie ogar. Uniósł głowę, gdy cię zobaczył, ciekawie spojrzał. Poczułeś to samo jak wtedy, gdy oczy twoje i starca spotkały się. Uroczy starzec zatrzymał się przed wejściem i pokłonił na znak, abyś wszedł pierwszy. Za plecami słyszysz tylko szept: Bóg w dom, jest Selado. W chacie na palenisku coś się waży, uderza cię bardzo mocny zapach ziół. Na ścianach wiszą przybory i narzędzia, w większości drewniane, choć nie brakuje żelaza i miedzi. W kącie izby widnieje czyjeś wyrzeźbione wyobrażenie i ugaszona żagiew. Czujesz coś wzruszającego. Nie potrafisz tego wyrazić. Spokój, bezpieczeństwo, może nawet spełnienie. Sędziwy starzec odłożył przed paleniskiem kromysła z wiadrami i ciężko usiadł na ławie pod jedną ze ścian. Mocno uderzył na wolne miejsce obok i mówi: siadajcie, odpocznijcie, dość. Wydaje ci się dziwne, gdy tak mówi do ciebie w liczbie mnogiej, ale chętnie siadasz. Kiedy tak siedzisz obok tego poczciwego starca, zamknij oczy i spróbuj wchłonąć w siebie wszystko, co cię otacza, wszystkie zapachy, dźwięki, a nawet to, co czujesz innymi zmysłami. Temperaturę, dotyk spod opuszków palców i ściany, o którą opierasz się plecami. Spróbuj być w tej izbie całym sobą, intensywnie, wszystkimi zmysłami, na raz. Teraz cofnij się w czasie lekko i przypomnij sobie, jak stałeś pod tą chatą, obserwując starca. Przypomnij sobie, jak obchodziłeś ten dom dookoła, jak usłyszałeś gdakanie kur i inne dźwięki. Cofnij się jeszcze trochę w czasie. Przypomnij sobie, jak byłeś w poprzednim, opuszczonym gospodarstwie. I jeszcze wcześniej, jak stałeś pośrodku drewnianej szopy, jak leżałeś w niej z zamkniętymi oczami i jeszcze wcześniej, jak wszystko było ciemne, chłodne i obce. A teraz cofnij się do czasu sprzed medytacji,
wróć pamięcią do czasów, w jakich żyjesz, sytuacji gospodarczej, geopolitycznej, polityka, globalizm, konflikty, zarazy, chaos. Przypominasz sobie to wszystko, wciąż siedząc w drewnianej chacie obok siwego pustelnika. Wystarczy. Siedzisz wygodnie w drewnianej chacie i mimo wszystko czujesz spokój, choć myśl o świecie, z którego przychodzisz, lekko cię zmartwiła. Wystarczy. Chłoni to otoczenie, zapach ziół, dźwięk bulgoczącej wody, odgłosy lasu i ptaków za drzwiami domu i lekki oddech staruszka, który siedzi obok ciebie. Teraz przypomnij sobie jego pierwsze skierowane do ciebie słowa. Powiedział: witajcie. Teraz przypomnij sobie jego ostatnie skierowane do ciebie słowa. Powiedział: siądźcie, odpocznijcie, dość. Jakaś część ciebie w głębi wie, dlaczego ten człowiek zwraca się do ciebie w liczbie mnogiej. Jakaś część ciebie w głębi czuje się w tym miejscu bardzo bezpiecznie, bardzo swojsko i radośnie, jakby było to spotkanie z kimś tylko tobie znanym. Jakby było to spotkanie z kimś, kto zna ciebie tak, jak nikt inny w życiu. To uczucie, ta więź nie podlega ani czasowi, ani przestrzeni. Czy wiesz już, skąd to poczucie bezpieczeństwa, bliskości i spełnienia bierze swe źródło? Pomyśl. Zapytam jeszcze raz. Czy wiesz już, skąd to poczucie bezpieczeństwa, bliskości i spełnienia bierze swe źródło? Z ciebie. Uczucia, jakie emanują od tego poczciwego starca i tego miejsca, mają źródło w tobie. Ten stary, cichy człowiek i to pełne życia i spokoju miejsce są w tobie. Ten pustelnik żyjący tutaj, to ty jesteś. To jedno z twoich żyć.
zdrowe, spokojne, pełne radości, mądrości i ciszy życie, które nigdy się nie skończyło i które trwa w Tobie, które Cię wzbogaca i pomaga dokonywać właściwych wyborów w teraźniejszym Twoim życiu. Doświadczenie tego życia jest jednym z szepczących drogowskazów Twojej duszy, które pomaga kierować Twym życiem, gdy tylko zwrócisz się do swego wnętrza. Czy już wiesz, dlaczego, jako ten starzec z jednego ze swych żyć, zwracałeś się do swego dzisiejszego życia w liczbie mnogiej? Bo tak jak nosisz w sobie mądrość i doświadczenie życia, gdy byłeś starożytnym sławiańskim pustelnikiem, tak nosisz w sobie mądrość i doświadczenie innych spełnionych żyć. Siądźcie, odpocznijcie, dość. Te słowa wypowiedziała Twoja dusza do pełni Twoich wszystkich doświadczeń, bo wróciłeś do siebie i możesz odpocząć. Niezależnie od tego, co dzieje się na świecie, wiedz, że nosisz w sobie mądrość i doświadczenie wielu wybranych przez siebie wcieleń. Jesteś ich sumą, jesteś zbudowany ich mądrością, która w tobie drzemie, jak ten starzec, którym kiedyś tutaj byłeś, zgłębiając tajniki swego wnętrza i przyrody pośród nieprzebytych borów. Niezależnie od tego, co dzieje się na świecie, mądrość wszystkich żyć, z których jesteś zbudowany, bez ustanku Ci pomaga, podpowiada, jak wybrać, a nawet Cię leczy. Wszystkie te życia patrzą na Ciebie tym samym uśmiechniętym spojrzeniem, jak ten staruszek wracając od studni. Wracając od studni. Jesteś pod opieką. Pamiętaj o tym. Teraz, gdy uświadomiłeś sobie to wszystko, gdy wiesz, że masz nieustanny dostęp do tego miejsca w sobie, które jest tak bogate w doświadczenia i mądrość, i odbierasz stąd niekończącą się przychylność i zrozumienie wobec wszystkiego, co robisz, wypełnia cię uczucie zaopiekowania, bezpieczeństwa i pewności. Odbierasz stąd niekończącą się przychylność i zrozumienie wobec wszystkiego, co robisz. To daje Ci uczucie zaopiekowania, bezpieczeństwa i pewności, bo wiesz, że to wszystko jest w Tobie. Siła i mądrość jest w Tobie. Ty jesteś ich źródłem. Ty jesteś przyczyną tego źródła.
jesteś pod opieką. Pamiętaj o tym. Wciąż siedzisz w drewnianej chacie na ławie obok mądrego starca, którym byłeś. Połóż dłoń na jego dłoni i podnieś wzrok na sufit tego domu. Widzisz, jak promienie słońca poruszają się po belkach chaty, jak suszące się zioła pod sufitem lekko kołyszą się, ruszane wiatrem. Oddychaj powoli i spokojnie. Obejmuje cię cisza i spokój tego miejsca, poczucie bezpieczeństwa i prowadzenia. Zrozumienie jedności ze wszystkimi twoimi istnieniami. Czujesz wielką wdzięczność za to, kim jesteś, za to, jakim człowiekiem dziś jesteś. Czujesz wdzięczność za to, jakim człowiekiem dziś jesteś. Oddychaj powoli i spokojnie. Gdy będę odliczać od 10 do 1, otoczenie zwolna będzie się zmieniać, a ty coraz bardziej budzić do teraźniejszości. Dziesięć. Dziewięć. Osiem. Okoliczne odgłosy zaczynają znikać. Siedem. Czujesz ponownie całe swoje ciało w miejscu, w którym się znajdujesz. Sześć. Czujesz, jak z każdym wdechem twoja klatka piersiowa się unosi, jak przy każdym wydechu opada. Pięć. Mając zamknięte powieki, nie widzisz i nie słyszysz nic poza moim głosem. Cztery. Masz coraz większą świadomość teraźniejszości i miejsca, w którym się znajdujesz. 3. Jesteś już zupełnie obudzony. 2. Możesz swobodnie poruszać dłońmi i nogami. 1. W tej chwili możesz swobodnie otworzyć oczy. Dziękuję za tę naszą wewnętrzną wycieczkę. Dziękuję za twój poświęcony czas. Pamiętajmy wszystko, czego dowiedzieliśmy się, będąc w tym drewnianym domku, i wiedzmy, że w każdej chwili możemy tam powrócić, bo to jesteśmy my. Do usłyszenia.